Kraina geograficzna zwana Mezopotamią jest przede wszystkim ciekawa z punktu widzenia historycznego, bo to tam rozwinęła się pierwsza myśl, czym tak naprawdę jest cywilizacja. I to tam pierwsze społeczeństwa tworzyły pierwsze państwa miasta. Mezopotamią była określana przez Greków, którzy tą nazwę nadali jej właśnie dlatego, że była mezo, czyli między potamią. To się tłumaczy... Grecka nazwa Mezopotamia znaczy tyle, co między rzecze, między Eufratem a Tygrysem, czyli życiodajnymi rzekami, które umożliwiały hodowlę zwierząt czy uprawę roślin w tym właśnie żyznym terenie od początku rewolucji neolitycznej. Swoją drogą ten trend będzie widoczny też później, nawet jak spojrzymy na obecne mapy w sumie prawie każdego kraju na świecie, to najważniejsze ośrodki zarówno handlu, jak i no po prostu najważniejsze miasta z reguły umiejscowione są albo na wybrzeżu, albo przy rzekach, które usprawniają transport, ale przede wszystkim właśnie dają szansę na hodowlę zwierząt i uprawę roślin. Spośród wszystkich ludów, o których będziemy rozmawiać przy okazji Mezopotamii, chyba najważniejszym jest ten, który jako pierwszy osiedlił się między Eufratem a Tygrysem, czyli Sumerowie. Lud Sumerów zobaczył, jakie dobrodziejstwa ma do zaoferowania ta kraina i postanowił osiedlić się w czterech miastach, z których dwa takie najważniejsze to Ur i Uruk. Brzydkie są te nazwy, no nie podobają mi się. Bydg i Bydgoszcz. W każdym z tych państw miast władzę sprawuje najwyższy kapłan, który jest jednocześnie monarchą. Jest to taka pierwsza monarchia, w sumie określilibyśmy to mianem monarchii despotycznej, bo władca jest jednocześnie najwyższym kapłanem, sprawuje władzę administracyjną, reguluje kwestie gospodarcze, przywodzi wojsku, robi wszystko tak naprawdę i wszystko należy do niego. W miarę jak cywilizacja Sumerów rozkwita i państwa miasta, które ze sobą współpracują, na przykład właśnie Ur i Uruk, zaczynają handlować, wymieniać się surowcami, współpracować, pojawia się potrzeba wynalezienia jakiegoś języka do komunikacji, do dokumentacji tego, na przykład jak przebiega wymiana handlowa i tak dalej. I przez to powstaje pierwsze pismo, najpierw piktograficzne, czyli obrazkowe, a później pismo klinowe, które jest bardziej zaawansowane. No i będzie takim pierwszym pismem, który służy do regulowania stosunków przede wszystkim gospodarczych, czyli właśnie wymiany handlowej, na przykład dokumentowania tego, za ile krów wymieniliśmy, nie wiem, kozę czy cokolwiek. Dodatkowo Sumerowie tworzą pierwsze prawa. Wraz z pojawieniem się pierwszej cywilizacji mamy już do czynienia z próbą ustosunkowania właśnie relacji między obywatelami. Pojawia się też hierarchia społeczna. Rozróżniamy klasę wyższą, właśnie umiejącą na przykład pisać, i klasę podporządkowaną, no i wreszcie niewolników. Cywilizacja Sumerów od samego początku warto też, żeby była kojarzona z wielkimi budowlami, z ciekawą architekturą. W każdym dużym mieście stało olbrzymie centrum zarówno kultury, jak i religijne, także centrum wymiany gospodarczej, handlu, zikurat. Poza tym infrastruktura obronna, mury, bramy. To wszystko są osiągnięcia, które mogą brzmieć zabawnie z perspektywy nas dzisiaj, ale ktoś to musiał pierwszy zrobić. Właśnie Sumerom zawdzięczamy te wszystkie rzeczy. W pewnym momencie zaczynają pojawiać się takie państwa, miasta, które dominują w regionie. Przykładem takiego tworu, który zawsze omawiany jest przy okazji Mezopotamii, jest Babilonia, czyli państwo zależne i sterowane przez miasto Babilon, którego jednym z najsłynniejszych władców starożytności był Hammurabi. Sam Babilon to bardzo potężne miasto, które było olbrzymim ośrodkiem handlu, wyróżniał się pod względem piękna, kultury, miasto było bardzo trudne do zdobycia i oparło się wielu najazdom. Części się też nie oparło, ale części się oparło. Więc Babilon bardzo, bardzo sprawnie uzależnił od siebie handlowo i gospodarczo olbrzymie tereny w Mezopotamii, a Hammurabi jako władca w tym złotym okresie dla Babilonu stworzył pierwsze skodyfikowane prawo, które widniało w centrum Babilonu, wyryte na takim olbrzymim obelisku, czy kamieniu, czy jak to się tam nazywa. To był pierwszy moment w historii świata, w którym ktoś pomyślał, że prawo powinno obowiązywać wszystkich, powinno być znane wszystkim i przestrzegane przez przynajmniej zdecydowaną większość społeczeństwa. Wszyscy przynajmniej w teorii byli równi wobec tego prawa i wszyscy mieli szansę się z tym prawem zaznajomić. Hammurabi zrobił to po prostu pierwszy. Równolegle do Babilonu rozwijało się także na przykład państwo Asyrii i wiele innych państwek. Asyria jest jednak ciekawa z tego względu, że to oni jako pierwsi stworzyli państwo, które regulowane było przede wszystkim tyranią wojskową i siłą militarną. Najważniejszym środkiem do rozwoju w Asyrii były podboje innych krajów. Kontrolowali oni obszar północnego Egiptu, Palestyny, podbijali też państwa miasta wewnątrz Mezopotamii i uzależniali je od siebie. No i to też przynosiło dość dobre efekty.
Ale jak wiadomo, to mieczem wojuje od mieczenki, nie? W miarę jak cała Mezopotamia się rozwijała, pojawiły się także kontakty z ludami z zewnątrz, na przykład z Persami, którzy rozwijali swoją działalność poza Mezopotamią. No i Babilon, który w pewnym momencie sprzymierzył się właśnie z Persami w 614 roku przed naszą erą, podbił Aszur, czyli jedno z najważniejszych miast Asyrii. Tym samym położył kres potędze militarnej tego państwa. Ten moment, czyli zbratanie się Persów z Babilończykami, rozpoczyna tak naprawdę koniec złotego okresu w dziejach Mezopotamii, bo później Persowie stopniowo zaczną przejmować coraz więcej ludów, uzależniać je od siebie, no i ostatecznie podbiją także Babilon i zdominują całą Mezopotamię. Zostanie podbitym przez Persów nie było wcale takie złe, bo po tym jak dane państwo podporządkowało się władzy króla Persji, tak naprawdę mogło robić co tylko chciało, jeżeli odprowadzało część podatków właśnie na poczet króla Persji. To dlatego władca perski miał przez całą starożytność tytuł tak zwanego króla królów, bo jemu samemu odpowiadali niezależnie rządzący władcy na terenach, które po prostu musiały płacić dodatkowe podatki i większość z tych państw nigdy się Persom nie zbuntowała, bo nie było to wcale takie złe jak bycie podbitym chociażby przez Spartan, o których powiemy sobie w następnym odcinku. Podbicie przez Persów kończy ten najważniejszy etap rozwoju cywilizacji w Mezopotamii, ale nie umniejsza wszystkim osiągnięciom, które zawdzięczamy tym wcześniejszym 4000 lat historii. Z tych najważniejszych warto przypomnieć jeszcze raz pomysł na to, jak ma wyglądać społeczeństwo, które rządzi się co prawda podziałami i hierarchią społeczną, ale jest regulowane chociażby pierwszym prawem. Do tego warto wspomnieć o pierwszym systemie pisma, pismo klinowe i idea regulacji handlu czy stosunków między państwami właśnie za pomocą pisma jest niezwykle istotna dalej. W spadku po Mezopotamii dostajemy też pomysł na to, jak ma wyglądać architektura miejska i system wierzeń, który w nieco zmienionej formie będzie jeszcze długo kontynuowany. Wielobóstwo, licytacja na to, czyj Bóg ma rację, to jest nieodłączny element większości cywilizacji. Rozwinął się też handel, przemysł, rolnictwo, te wszystkie elementy rozwoju cywilizacji, które będą nam towarzyszyć do dzisiaj. Takim płynnym przejściem z Mezopotamii jest starożytna Grecja, którą bardzo chcę zrobić, mimo że jest to temat bardzo szeroki i ciężki. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące Mezopotamii, to może lepiej go nie zadawaj, bo jeżeli bym coś wiedział więcej, to bym powiedział i tak, no, nie wiem co.